Ty zacznij. Ty zawsze zaczynasz. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Tak mam powiedzieć? No. Dzień dobry, witamy Was po raz kolejny. Dzisiaj mamy super wiadomość dla Was i dla nas tak naprawdę, bo odnieśliśmy pewien mały sukces. Może będzie to większy sukces. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale musimy się pochwalić. Udało nam się dostać mały grant Równać Szanse 2024 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dokładnie. To, co robimy od wielu miesięcy, czyli grupa Kamera Akcja, to pod tym kątem napisaliśmy projekt, no i udało się. I mamy teraz możliwość ciekawych inicjatyw, ciekawych działań, które możemy teraz tej grupie zaproponować. Także zapraszamy nowych uczestników do tej grupy. Potrzebujemy kilku osób. Byłoby fantastycznie, gdybyście do nas dołączyli. To jest od ilu lat? Od 13 do 19. Także zapraszamy Was na zajęcia. W czwartki od 17 te zajęcia się odbywają. Także zadzwońcie do MDK-u, przyjdźcie, zapytajcie, o co chodzi. No i robimy filmową, naprawdę niesamowitą przygodę przez najbliższe miesiące. Zapraszamy. Tak jak słyszeliście, jesteśmy podekscytowani i pełni dumy. Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym. Zapraszamy młodzież od 13 do 19 roku życia do naszego projektu. Co możemy zaoferować? Potężną dawkę filmowej wiedzy. Planujemy wyjazd do profesjonalnego studia filmowego i realizację kilku filmów. Więcej szczegółów niebawem. Dzisiaj w bibliotece zagościła Kapibara. Dowiedzmy się czegoś więcej o tej książce. Mamy dla Was propozycję dla małych i dużych. Być jak kapibara. Kapibara nie jest myszą, ani bobrem, ani psem. Pewna nieduża kapibara opowiada o sobie, o tym, co ją cieszy i co lubi. I choć na zewnątrz wydaje się twardzielką, tak naprawdę jest wrażliwa i bardzo potrzebuje bliskości. Jest to piękna lekcja samoakceptacji dla najmłodszych. Serdecznie polecamy. Idealna książka zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Zapraszamy! Równać Szanse to nazwa, która mogła już obić Wam się o uszy. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z działań przygotowanych przez młodzież z projektu pod nazwą Młodzieżowa Wytwórnia Pomysłów z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Fundację Civis Polonus. Międzyszkolny turniej unihokeja odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie. Materiał zrealizowała grupa Kamera Akcja. Magda, Kuba, Wiktoria i Dominik. W jakim celu tutaj się spotykamy? Żeby wziąć udział w turnieju unihokeja z projektu Równać Szanse, który ma wyrównać szanse osób z mniejszych miejscowości. A ile jest tutaj drużyn? Drużyn jest 13. A z jakich szkół? Z zespołu szkół zawodowych w Ornecie i z liceum ogólnokształcącego w Ornecie. Tak, żeby zrobić też coś innego u nas w mniejszej miejscowości, bo zawsze jakieś piłki nożne to jest akurat norma, to często uczniowie sobie sami organizują. A turniej unihokeja to jest bardziej takie coś niespotykanego, żeby można też było urozmaicić dni dla uczniów w szkołach. Jeszcze mamy muralowanie, czyli będziemy robić mural tak jak rok temu i dwa lata temu. I będziemy też robić grę miejską, tak jak w tamtym roku, żeby nie tylko uczniowie ze szkół mogli brać udział w naszym projekcie, tylko też wszyscy mieszkańcy. Muzyka łagodzi obyczaje, a obcowanie z nią warto zacząć od najmłodszych lat. W Centrum Kultury, gdzie odbywają się zajęcia z Szymonem Cylkę. Szymon, co sprawia dzieciakom taką największą trudność w nauce gry na gitarze? To zależy. Jak dziecko jest małe, no to generalnie trudności są fizyczne. Mhm. W sensie takim, że ciężko jest palcami przyciskać struny. Chociaż nie zawsze, jak widać. Bolą ci palce? No czasem mnie bolą. I co wtedy robisz? Bolą mnie czasem. I przestajesz grać wtedy, czy i tak grasz?
Czasem odpoczywam trochę. A jak z nutami? Nut nie robimy bezpośrednio. Korzystamy z tabulatur, ale najczęściej nad tabulaturami są też nuty, więc przy okazji dzieci te nuty też rozumieją. Przeważnie jaki to jest repertuar, którego dzieciaki się uczą? To są, jak słyszeliśmy, proste piosenki? Na początku to są proste, później kiedy mają jakieś... Generalnie staram się nie wtrącać w repertuar, jaki dzieci chcą grać, czy tam młodzież. To pasowuje się do tego, żeby nie narzucać niczego. No ale na początku wiadomo, to są jakieś proste piosenki, które są możliwe do zagrania. Jasne. A zdarza się tak, że to oni przynoszą propozycje utworów, których się chcą uczyć? Pewnie, że tak. Okay. Nie zawsze to się udaje. No jasne. Zrealizować. Zapraszamy na zajęcia gry na gitarze i saksofonie. A dziś zapraszamy na jarmark wielkanocny do Centrum Kultury na godzinę 16. Nie może Was tu zabraknąć. Łapka w górę lub komentarz mile widziany. To tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem.